inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzili w roku 2015 ponad 3000 kontroli, dokładnie 3101 kontroli w zakładach pracy w województwie opolskim. Kontrole te objęły łącznie 106 tysięcy pracowników. Większość z tych pracowników zostało skontrolowanych w zakładach, no większych zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników, bo aż 90% z tych objętych kontrolą to mniej więcej było w tych zakładach. Jeżeli chodzi o strukturę kontroli, to ogromna większość, 90% kontroli obejmowało sektor prywatny. Pozostałe kontrole to sektor publiczny, szkoły, szpitale, urzędy. Istotnym elementem i takim no, najbardziej chyba nośnym naszej działalności jest rozpatrywanie skarg pracowniczych. No, dla nas szczególnie istotne, ponieważ te skargi pracownicze do nas wpływają no, w dużych, można powiedzieć, ilościach i dotyczą często bardzo poważnego łamania praw pracowniczych bardzo konkretnych osób, które tu się do nas zgłaszają bądź do nas piszą. I skarg w 2015 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło 1148. Nie można też powiedzieć tak, że wszystkie te skargi są zasadne. I tutaj jako przykład mogę podać, że skargi dotyczące warunków wykonywania pracy, których było 390, jedynie w 161 przypadkach okazały się zasadne. Czyli przyjmować można w tym zakresie około połowy okazuje się zasadne. Natomiast sama liczba skarg, te 1148 skarg, to jest liczba znacząca i nawet jeżeli powiedzmy połowa jest zasadnych, to już to świadczy o naprawdę poważnych naruszeniach w zakresie prawnej ochrony pracy, ale też bezpieczeństwa pracy. Trzeba też tutaj wskazać, że ta liczba rośnie. W roku 2014 to było 1063 skargi, co może dziwić o tyle, że wydaje się, że na rynku pracy następuje poprawa, czyli zmniejsza się bezrobocie, a to nie przekłada się jednak wprost na taką poprawę funkcjonowania pracowników w tych relacjach pracowniczych, skoro ta liczba skarg wzrosła o około 10%. Jeżeli chodzi o kwestie płacowe, inspektorzy pracy Okręgu Opolskiego w roku 2015 wydali decyzje płacowe, czyli taki no, władcze rozstrzygnięcia, władczy środek dotyczący wynagrodzeń na kwotę około 2 miliony 800 tysięcy złotych. To były decyzje płacowe. Oprócz tego ogromna też kwota, z pewnością większa, w wnioskach, w wystąpieniu. Z tym, że wniosek nie jest działaniem o charakterze władczym, jest to jedynie no, taki charakter ma postulatywny o wykonanie, co nie znaczy, że nie są wykonywane. Natomiast decyzje płacowe objęły kwotę 2 miliony, przepraszam, 800 tysięcy złotych. W sytuacjach naruszeń praw pracowniczych, naruszeń zarówno w zakresie BHP, jak i w zakresie prawnej ochrony pracy, szczególnie wynagrodzenia tutaj mają istotną rolę, inspektorzy pracy stosują sankcje. I jeżeli chodzi o, żeby zobrazować to ilość na przykład nałożonych mandatów karnych, to mandatów nałożono, może co do kwoty powiem, mandatów nałożono na kwotę niemal 600 tysięcy złotych w roku 2015. Na pracodawców, no nie tylko, także osoby kierujące pracownikami w związku z przekroczeniem, naruszeniem przepisów BHP, ale też właśnie w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym niewypłacania wynagrodzeń. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 90 wniosków o ukaranie do sądów, co też świadczy powiedzmy o poważniejszym już stanie tych naruszeń prawa. A ponadto już w sytuacjach takich, no można powiedzieć, ekstremalnych skierowano 33 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury. Tutaj mamy w poprzednich latach całkiem niezłą skuteczność, raczej kierujemy te zawiadomienia do prokuratury wtedy, kiedy naprawdę mamy wystarczające dowody na to, że doszło faktycznie do popełnienia przestępstwa. Jeżeli chodzi o kwestię legalności zatrudnienia, no tutaj mamy ten problem, my się tym zajmujemy od 2007 roku, jest to taki problem nieustający, nielegalnego zatrudnienia. Chciałem tylko zwrócić uwagę na przyczyny. Dość powszechnie przyjmuje się, że przyczyną nielegalnego zatrudnienia jest chęć minimalizacji kosztów pracy po stronie pracodawców.
Ale nie możemy zapominać, że jakiś procent, ja bym nie chciał tutaj liczbami w tym momencie jakoś szafować, ale jakiś procent pracowników pracuje nielegalnie, bo chce pracować nielegalnie, bo ma różnego rodzaju zajęcia. Czy to będą zajęcia o charakterze alimentacyjnym, czy jakieś bankowe tytuły, czy inne. I w tym zakresie skuteczność działania inspektorów pracy jest o tyle ograniczona, że nawet po wydaniu stosownego środka prawnego i wykazaniu ze strony pracodawcy chęci zalegalizowania pracy, zawarcia umowy o pracę, ten człowiek następnego dnia, to nie mówię tu o jednym człowieku, to jest jakiś tam spory procent, mówię, tych pracowników, już nie przychodzi do pracy, nie jest zainteresowany legalną pracą, uważając, że zajęcie bądź alimentacyjne w wysokości 3/5, bądź jakieś bankowe w wysokości 1/2 wynagrodzenia, no nie pozwoli mu funkcjonować. Oczywiście w żaden sposób tego nie usprawiedliwiamy, wiadomo, że te zajęcia mają swoje racje, mają swój tytuł, ale trzeba też na to zwrócić uwagę, że tak jest. Mamy też w ramach tej walki z tak zwanymi umowami śmieciowymi, no staramy się walczyć z zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę. I to są sytuacje no, dwojakie. Tutaj kierują inspektorzy pracy zarówno wnioski w wystąpieniach i mamy bardzo dużą skuteczność w tym zakresie. Co najmniej 250 osób otrzymało w roku 2015 umowę o pracę tylko na podstawie właśnie wniosków wydanych przez inspektorów pracy. Niezależnie od tego kierujemy także pozwy o ustalenia istnienia stosunku pracy do sądu pracy. I tutaj ta skuteczność, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest niższa. Sądy stoją jednak na stanowisku tej swobody zawierania, że ta swoboda zawierania umów ma pierwszeństwo. No, mamy co do tego odmienne zdanie, dlatego ciągle kierujemy te pozwy. No to w takich sytuacjach, gdzie oczywiście pracownik nas popiera, tak, będzie ten pozew popierał i nie chcemy doprowadzać do sytuacji, w której inspektor pracy kieruje pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, a pracownik przed sądem zeznaje, że on zawsze marzył o pracy na umowę zlecenia, bo takie sytuacje też się niestety zdarzają i wtedy ta nasza praca no, na niewiele się zdaje. Jeżeli zaś chodzi o efekty, to oddziaływania inspektorów pracy, to w trakcie kontroli, co najmniej, jak powiedziałem, we wnioskach objęliśmy 250 osób, mamy potwierdzenie, że co najmniej dla 46 osób zawarto umowę o pracę, opłacono zaległe składki na Fundusz Pracy dla 365 osób na kwotę 41 tysięcy złotych, 66 osób zgłoszono do ubezpieczenia społecznego. To są te rzeczy, które mamy na 100% potwierdzone w zakresie legalności zatrudnienia. To oczywiście także legalność zatrudnienia mieści się w zakresie naszych działań prewencyjnych. My ciągle na szkoleniach powtarzamy, w jakich warunkach powinna być zawarta umowa o pracę. Natomiast no, niewątpliwie będą tutaj potrzebne jakieś rozstrzygnięcia o charakterze systemowym, żeby ta chęć pracodawców do zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach umowy o pracę była mniejsza. Ale inspektorzy pracy ze swojej strony robią wszystko, co mogą i efekty w tym zakresie mamy. Jeżeli chodzi o, jeszcze tutaj trzeba dodać, legalne czy też nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, to my na terenie województwa opolskiego nie mamy z tym jakiegoś wielkiego problemu. Tak naprawdę są to pojedyncze przypadki stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Aczkolwiek mogę już zasygnalizować, że rok 2016 pod tym względem wydaje się być odmienny. To znaczy mamy pierwszy kwartał zakończony roku 2016 i już mamy ustalenia, jeżeli chodzi o nielegalną pracę cudzoziemców, większe niż w całym roku zeszłym. Wstępne ustalenia, bo czekamy oczywiście na rozstrzygnięcia, ale już wiadomo, że będzie więcej. Także coś się tutaj zmienia w tym zakresie na gorsze, tak, bo mówimy o nielegalnej pracy. No i ten najbardziej newralgiczny temat, wydaje się, czyli wypadki przy pracy. My w ostatnich latach notowaliśmy, czym się zresztą chwaliliśmy, notowaliśmy zmianę na plus, jeżeli chodzi o liczbę wypadków śmiertelnych. To z kilkunastu wypadków schodziliśmy stopniowo do 7 w roku 2015, do 5 osób śmiertelnych w województwie opolskim i wydawało nam się, że ta tendencja, to znaczy wiemy na pewno, że jest właściwa, wydawało nam się, że uda się ją utrzymać. Inspektorzy pracy naprawdę w terenie robią wszystko, co mogą, natomiast nie udało nam się tej tendencji utrzymać. Już o tym wiemy, dlatego że w pierwszym kwartale roku 2016 na terenie województwa opolskiego doszło do 5 wypadków. Właściwie do 4 wypadków z 5 ofiarami śmiertelnymi, bo zaczęło się od elektrowni, ten taki najbardziej, no, nie tylko medialny, ale i najbardziej drastyczny wypadek na terenie województwa.
i z dwoma ofiarami śmiertelnymi i potem dość szybko wydarzyły się kolejne zdarzenia. Chcemy zrobić co tylko możemy, żeby zatrzymać ten wzrost liczby wypadków, bo już te 5 ofiar śmiertelnych w pierwszym kwartale to wydaje się liczba no, niepokojąca, to na pewno jest niepokojące. To oczywiście jest związane po części z realizacją no, bardzo dużej, największej w kraju budowy, ale nie jest to żadne wyjaśnienie. W dalszym ciągu uważamy, że jednak ta kultura bezpieczeństwa na tej budowie w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy jest ponadstandardowa. No, wypadki się zdarzają, choć chcielibyśmy, żeby się nie zdarzały. No jednak tak się zdarzyło i doszło do tego zdarzenia ze skutkiem podwójnym śmiertelnym. Potem zdarzyły się jeszcze 3 wypadki pojedyncze. One albo są w trakcie badania, albo, no w zasadzie mogę powiedzieć, że wszystkie są jeszcze w trakcie badania, tak naprawdę, wszystkie te wypadki. A jeszcze tytułem uzupełnienia chciałam powiedzieć, że teraz trwa tydzień bezpieczeństwa w budownictwie, który również włączył się o polski okręg. W ramach tego tygodnia realizujemy cykl szkoleń właśnie na dużych inwestycjach realizowanych w naszym województwie. To jest obwodnica Nysy, to jest również rozbudowa elektrowni Opole. To są spotkania, takie szkolenia z udziałem naszych inspektorów pracy, którzy właśnie na przykładach tych wypadków analizują te wypadki i pokazują tym ludziom, którzy na co dzień pracują w terenie, na front robót realizują, do czego może doprowadzić nieodpowiedzialność. Widzicie Państwo tutaj na tej informacji prasowej chociażby ten wypadek na koksach, który miał miejsce. To nic innego jak niefrasobliwość pracowników, którzy nie byli zabezpieczeni w żaden sposób. Więc podczas tego tygodnia bezpieczeństwa nasi inspektorzy, analizując te wypadki, chcą uświadomić ludziom, jak niewiele potrzeba, aby doszło do nieszczęścia. Myślę, że będą jakieś pytania dotyczące właśnie tych wypadków. Myślę, że to już jest ten moment. Tak, proszę. Pewnie tak. Znaczy, jeżeli chodzi o elektrownię Opole, to odpowiem tutaj dwutorowo. Jeżeli chodzi o samo zdarzenie wypadkowe, to ono jest w tej chwili badane zarówno przez naszych inspektorów pracy, ciągle jest badane, jak i przez prokuraturę. W związku z tym, że pani prokurator prowadząca postępowanie, jak wiemy, zabiega o to, czy już powoła biegłych, którzy dokonają oceny w zakresie no przede wszystkim też technicznym, co było przyczyną, my się wstrzymamy, na pewno będziemy się wstrzymywać z oceną samego zdarzenia i przyczyn, no także czekając na tą opinię biegłych. Tutaj inspektorzy pracy prowadzący postępowanie w tej chwili skierowali się troszeczkę na inne tory, że tak powiem, czekając na analizę tych technicznych przyczyn. Myśmy poprosili, wystąpili, żeby nasz inspektor, specjalista w zakresie budowy maszyn, no brał udział w jakimś przynajmniej zakresie w tym postępowaniu biegłych, więc co nam też, no z jednej strony możemy się podzielić tą wiedzą specjalistyczną, którą my posiadamy, z drugiej strony chętnie byśmy posłuchali, dowiedzieli się, co biegli na ten temat sądzą. Także jeżeli chodzi o tą techniczną przyczynę, to ciągle czekamy, na pewno jak tylko ona będzie ustalona, to myślę, że będziemy się chcieli podzielić, co tak naprawdę w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy doprowadziło do tego zdarzenia. No drugi tor, którym idziemy i nie jest to bezpośrednio związane ze zdarzeniem, jedynie pośrednio, to kontrole, które prowadzimy na terenie tej ogromnej budowy we wszystkich firmach, które zatrudniają operatorów żurawi. No mieliśmy uzasadnione podejrzenie, czy też informację, że tego typu kontrole nie byłyby nieuzasadnione, nazwijmy to. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że 6 inspektorów pracy prawników wysłaliśmy do przeprowadzenia kontroli we wszystkich firmach, jak powiedziałem, które zatrudniają operatorów żurawi w zakresie czasu pracy operatorów żurawi. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w roku 2013 uchylony został przepis o bezpieczeństwie pracy właśnie z żurawiami. Ten przepis gwarantował rzecz, wydaje się, niebagatelną z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy z tymi urządzeniami, a mianowicie gwarantował ograniczenie czasu pracy do 8 godzin. Po jego uchyleniu takiego ograniczenia nie ma. Może więc dochodzić do sytuacji, że operator żurawia pracuje nawet kilkanaście godzin. Powiedziałbym, że legalnie w świetle przepisów prawa może pracować 13 godzin, natomiast całkiem możliwe, że pracują ludzie jeszcze dłużej. Może czekamy na ustalenia kontrolne inspektorów w tym zakresie. Tak jak powiedziałem, 6 inspektorów
poza tymi, którzy robią kontrolę w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, 6 inspektorów cały czas analizuje dokumentację, ale to jest bardzo dużo dokumentacji. To mówimy tutaj, robimy tą kontrolę na rok wstecz. Tych operatorów na tej budowie jest dużo, tej dokumentacji jest bardzo dużo i cały czas trwa analiza. Ja myślę, że niedługo te kontrole stopniowo, bo to jest kilkanaście firm, będą się kończyły i wtedy będziemy mogli przedstawić jakieś już bardziej konkretne wyniki. Na tą chwilę już wiadomo, że część z tych ustaleń jest niepokojąca. I na pewno w pierwszej kolejności będziemy, jeżeli będą po temu podstawy, to będziemy się też dzielić tymi informacjami z innymi organami prowadzącymi czy to sprawę w zakresie wypadku, czy zajmującymi się w ogóle bezpieczeństwem pracy na budowach. Chodzi o ustalenia dotyczące długości czasu pracy. Tak, tak, chodzi tutaj tak. No to znaczy to tak, to trzeba powiedzieć, że po pierwsze, jeżeli się okaże, że dochodziło w tym zakresie do nieprawidłowości, to nie ma bezpośredniego przełożenia na to zdarzenie wypadkowe, ale to może mieć przełożenie na przyszłość. Dlatego tutaj te działania traktujemy jako działania o charakterze profilaktycznym. Bardzo istotne, bo mamy tutaj do czynienia z ogromną budową, bardzo dużą liczbą pracowników tam zatrudnionych i z naszego punktu widzenia przemęczony operator żurawia, a on może być przemęczony nawet pracując te 13 legalnych godzin, powiedzmy sobie, to może stwarzać zagrożenie. No i tutaj to uchylenie tego przepisu w 2013 roku, no przyznam się, nie pomaga nam. Gdyby tam było ograniczenie do 8 godzin, ja mogę wyrazić swoje zdanie, wydaje mi się, byłoby to uzasadnione, takie ograniczenie przy pracach wymagających, a jest to praca wymagająca szczególnej sprawności psychotechnicznej, tak? To psychofizycznych zdolności tak naprawdę. No musi to być człowiek, no naprawdę, który w każdej chwili wykonywania tej pracy wie, co robi i jakim urządzeniem operuje. Także to. No z tego punktu widzenia ta kontrola może być istotna. No można też liczyć, że ona wywoła jakby temat powrócenia do takiego rozporządzenia i jakiegoś ograniczenia czasu pracy, ale na razie, tak jak mówię, to jest tylko informacja o charakterze wstępnym. Ta kontrola nie została, żadna z tych kontroli jeszcze nie została zakończona. Inspektorzy pracy koordynują wzajemnie te kontrole, więc troszeczkę to trwa, a robią to dlatego, żeby potwierdzić, czy nie dochodzi jeszcze do takiej sytuacji. Nie mogę potwierdzić, że dochodzi, ale sprawdzamy to, czy nie jest przypadkiem tak, że operator żurawia pracujący w jednej firmie po zakończeniu pracy przechodzi do drugiej firmy. Wiecie Państwo, że w różnych branżach się tak zdarza i my musimy to wiedzieć, czy czegoś takiego nie ma, więc inspektorzy pracy w tej chwili no, koordynują te swoje ustalenia i czekamy na to, co nam tak naprawdę przyniosą na końcu, jakie te ustalenia będą ostateczne. Nie chciałbym tutaj tak naprawdę strzelać, żeby odpowiedzieć, to musiałbym no, wymyślać, ale zakładam, że to może być kwestia najbliższych tygodni, no, to 2-3 tygodni, coś już powinniśmy wiedzieć.